Na pewno możesz tu być? Tak, Azyr pilnuje Iris. W razie co mają dać mi sygnał, gdyby mnie potrzebowali. A więc to prawda, że jesteście razem? Może to dziwnie zabrzmi, ale tak. Chowaniec z demonem, no, no. Myślałam, że po złamanym sercu nie będę w stanie, ale świadomość tego, że chowańce nie potrafią kłamać, jakoś mnie pocieszyła. Cieszymy się waszym szczęściem. A jak tam u was? Pomijając obecną sytuację z Alkalim, to bardzo dobrze. Poczyniliśmy już pewne plany. Zdradzicie szczegóły? Ja myślę o Paryżu. Hunter się ze mną zgadza. Planujemy też dziecko. O, jak słodko! Jak myślicie? Będzie chłopiec czy dziewczynka? Dla mnie bez różnicy, ale Hunter chciałby mieć córkę. Jak urocza. Jestem również nieśmiertelna. Hunter jakiś czas temu podarował mi wywar. Naprawdę chcesz żyć wiecznie w jednym świecie? U boku Huntera? Oczywiście. Świat się rozwija. Jestem ciekawa przeszłości, mając w pamięci wszystko, co przeżyłam. A ty, Hunter, cieszysz się? Bardziej szczęśliwszy nigdy nie byłem. Życzymy wam dużo szczęścia. Na pewno damy radę. Nie wątpię. Iris to twarda dziewczyna. Musiała się tylko przyzwyczaić. Nie jest sama, to również ważne. Obronisz Embasta, prawda? Nie tylko chcę, ale również to mój obowiązek. No i gitara, trzeba tylko ogarnąć Diablo. Jemu do rozumu nie przemówisz. Bardziej bym teraz liczył na Azyla. Dbał o nią od początku. Nieistotne jest, jak długo ktoś o kogoś dba, ale również jak bardzo. Oni są skomplikowani. Czy miłość nie powinna być silniejsza od prawa? I żeby Iris trafiła do piekła? Diablo nie pozwoli jej cierpieć aż tak. Azyl też na to nie pozwoli. Ja myślę, że między nimi coś się szykuje. Moja głowa... Za bardzo się męczysz. Nic, tylko trenujemy, a potem starasz się wywołać sny. Nie mogę wrócić na ziemię niczyje. Rozpraszasz się. Jesteś za bardzo tym wszystkim zmęczona. Muszę się tam dostać. Muszę się spotkać z Ascalonem. Najpierw ochłoń. W kuchni zrobiłem sushi. Dziękuję. To jakie masz dzisiaj plany? Chyba poćwiczę. Zero dziś treningów. Zabaw się trochę, zrelaksuj. Arena mi pisała wcześniej, że Warak zabiera ją na spacer. Więc co chcesz robić? Nie wiem. Za imprezami nie przepadam. Może jakiś film? Ewentualnie napić się czegoś mocniejszego i zatopić swoje żale. Da się załatwić. Ach, nie ma nic ciekawego. Horrory są przereklamowane. Dramatów mam dość, a komedie słabe albo zboczone. Każdy lubi co innego. A ty co lubisz? Fantazy, przygodowe. Dużo opcji, ale nie wiem, co ci podpasuje. No pokaż, co tam masz. No dobra, co powiesz na Avatar? Stwory podobne do elfów. A słyszałem, że ponoć elfy istnieją. Serio? Mhm, ale czy tak jest? Sam może się kiedyś dowiem. Daj mi znać, jak takiego spotkasz. Spoko, nawet spiszę jego dane. I ja do niego, coś to odwalił, miał być na czarno jak murzynek, a on ma gębę różową jak dupa pawiana. Walak skisny ze śmiechu, tak? A jak się ten obudził, ty wiesz jaki był wkurwiony? Ten zaczął spierdalać, a on pierdolnął w niego cegłą, co najlepsze. Zdążył się schylić i wiesz kogo trafiło? Nie. Ten Astaroth. Żebyś ty widziała jej minę, a w sumie nie, ryj miała tak spuchnięty, że ryja na różowo nie trzeba było malować, wręcz uzyskała piękny fioletowy kolor. Jaką bekę tydzień cisnęliśmy, to myślałem, że Hunter to się ze śmiechu pożyga. Przestań, bolą mnie płuca. Jebana. Nie lubię tego sukuba. Słyszałam ponoć, że panice za dużo by chciała. Huntera to już szczególnie. Rozczarowanie. Ładnie tu. Wiem, że lubisz takie miejsce. Mhm. Można w spokoju pomyśleć, wyciszyć się. Dokładnie. Nie chcę wracać do piekła. Pod władzą Rozy jest tam fajniej, ale brakuje tam słońca. Jedynie w pewnym miejscu jest jasno, ale to sztuczne światło zastępujące słońce. A tu jest tak ciepło. To prawda, pięknie tu. Życie śmiertelniczki jest również ciekawe. Uczysz się wszystkiego na nowo. Jesteś ciekawy świata. Czujesz, gdy ci gorąco i gdy ci zimno. Czujesz zapach wiosny i jesieni. Masz jakieś marzenia? Jeśli spełnię swój obowiązek jako stróż, chciałabym trafić do nieba, ale... Wtedy się nie spotkamy. Wiem,
Ale może za jakiś czas znów zostanę śmiertelniczką. Chciałabym, żebyś mnie odnalazł i przywrócił wspomnienia, gdy ponownie skończę 18 lat. Chciałabym cię pamiętać. Dobrze. Zawsze będę na ciebie czekał. Kocham cię. I ja ciebie również. Powiem ci, że te latające co się były urocze. Jak pterodaktyle. W piekle mamy podobne stwory. Serio? Mhm. Tyle, że są agresywne i będą próbowały cię pożreć. O. Ta, całe piekło. Ale chyba jest tam jak się zabawić. Cóż, jeśli lubisz podróże w góry, pływanie statkami po niebezpiecznych wodach, walcząc z innymi dla adrenaliny, albo taniec w różnych barach, to tak. To w piekle jest podobnie jak tu? Jest tylko więcej zakładów karnych, a wyroki są dłuższe. Ale ogólnie to tak. Miasta, szkoły, parki, wojska. O ja. Zawsze sobie wyobrażałam, że wszyscy tam płoną i toną w lawie na wieki. Nie do końca. Ale to wszystko jest... zabawne? Tak, inaczej kiedy pozna się prawdę. Chciałabym, żeby wszystko było proste. A kto by nie chciał? Demony mają jakieś trudności? Takie już duże? Cóż, generałowie nie mają problemu z prowadzeniem wojsk. Rzucanie zaklęć też nie jest trudne. Ale nie zawsze coś podziała. Cóż, chyba... uczucia. Na przykład Roza i Arioch. Dla niego to było coś nowego. Chyba przez nią pierwszy raz uronił łzy. A jak to jest z tobą? Dalej coś do mnie czujesz? Pytam się, bo... sama czegoś nie rozumiem. Czego? Ja, kiedy na ciebie patrzę, cieszę się. Kiedy gdzieś wychodzisz, bardzo się boję tego, że coś ci się stanie. Ja... Iris, nie musisz się litować. Nie lituję. Mówię prawdę. Dajesz mi możliwość wyboru. Odciągasz od tego, co złe, a sam jesteś demonem. Nie pozwalasz mi się pogubić. Czuję, że jesteś dla mnie kimś więcej niż przyjacielem. Trochę się tego boję. Nie skrzywdziłbym cię. Nie, boję się, że to ja mogę zadać ci większy ból. Szanuję każdą twoją decyzję. Jedynie nie pozwolę cię za kogoś iść do piekła. Już wybiegłam od tej decyzji. Ja... gdy czułam się samotna, byłeś przy mnie. Bo nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Chyba cię... Jak się czujesz? Arioch, nie mam ochoty rozmawiać. Cały dzień nie wydusiłaś z siebie ani słowa. Myślę. Domyślam się nad czym. Nie powinno tak być. Jestem żałosna. Na pewne rzeczy nie ma się wpływu. Wiesz o tym. Ale jeśli nikt z tym nic nie zrobi, to co wtedy? A co ty chcesz zrobić? Wyłączyć uczucia? Tak się nie da. Na pewno nie w twoim przypadku. Jeśli twoje rubinowe serce pęknie, umrzesz. Kto wtedy będzie panował nad piekłem? Ty. Nie, Roza. Nie żartuj sobie. Nie żartuję. Jesteś królem. Jeśli coś mi się stanie, chcę zostawić władzę tobie. Nawet tak nie mów. Co niby może ci się stać? Mówię tak na zaś. Nie wiadomo, co może na nas czekać. Przestań wątpić. Nie chcę, aby ktoś cierpiał, ale niestety cały czas zadaję komuś ból. To nie jest twoja wina, że Ronwe nie chce od ciebie odejść. To też moja wina, bo ja nie pozwolę odejść jemu. Wiem, ale lepiej, żeby tak było, niż miałabyś go znienawidzić. Sam wolę, by był przy tobie. A jeśli zabrakłoby mnie, nie chcę cię zostawiać samą. Chciałbym wtedy powierzyć cię w jego ręce. Arioch... Tylko jemu ufam, jeśli chodzi o ciebie. Czyli nie jesteś... zły? Nie... Ronwe daje nam nadzieję. Jeśli nie da Jadona, jednego z nas zabraknie. Zawsze coś po nas zostanie.
Ranve jest jak mój brat. Uznaję go za brata. Niech on również będzie twoją tarczą. Słyszałem o tym, co się stało. Mogła twoja sprawa. Nie męczę cię to, że Rozo wybrała Ariocha i to on jest królem. Nie obchodzi mnie, jakie ma stanowisko. Kiedyś ciężko mi było pogodzić się z tym, że Arioch kręci się wokół Rozy. Wyrządził dużo szkód, ale wszyscy wiemy, jaki jest. Ważne, że kocha. To trochę śmieszne. Żeby demon... Owszem, ochrzeniłem go kiedyś za to, jak potraktował naszą królową. Ale koniec końców, oni są razem. Zastanawia mnie tylko, czy Arioch naprawdę nie ma do ciebie zastrzeżeń. Ty również kochasz Rozę. Po tylu latach dojrzeliśmy do tych spraw. Ważne, że się miłujemy i szanujemy. Serio. Kochać dwie osoby naraz. W miłości jesteś chyba początkujący. Nie śmiej się. Może to cię zdziwi, ale tak, Roza jest tego przykładem. Dużo śmiertelników tego nie popiera. Idea boska mówi, żeby nie zdradzać. Życie śmiertelnika jest za krótkie, by zrozumieć pewne rzeczy, a w dodatku nie każdemu się trafia podwójna miłość. Ciężko mi w to wierzyć. Kiedy widzę, jak Iris jest za Zylem, to krew mnie zalewa. A myślisz, że mnie i Ariocha to nie spotkało? Wyjaśnij mi, skoro nie możesz znieść tego, gdy oni są razem, to dlaczego na to pozwalasz? Chciałem Iris do siebie zrazić, żeby przestała mnie kochać, żeby poszła za Azylem. Jest on obliwieńczykiem, kodeks piekielny nie obowiązuje go w pełni. Może pragnie związać się z Iris i zabrać ją do Obliwionu. Tak będzie najlepiej. Poświęcenie. Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu również odejść. Dostałeś list. Co się stało? Dante dowiedział się, że Amanda to córka Alcaliego. Czyli Amanda jest też moją siostrą. No to wygląda. To tłumaczy, czemu mnie jeszcze nie zabił. Zależy mu chyba nie tylko na tobie jako bogini, ale również masz duszę jego córki. Zgaduję, że Amanda nie należy do tych dobrych. No nie, dużo kiedyś nabałaganiła. Stąd Ranve tak wygląda. Zadziorna, bezczelna. Jak Clara. Coś w tym stylu. Pewnie Amanda by trzymała stronę Alcaliego. To czemu mnie ona... zwodziła mnie? Jak zwodziła? Co masz na myśli? Jeśli zabiją Ascalona, miasto w piekle musi zostać inaczej nazwane, by nadać moc pieczęci, która was chroni. To jednak logiczne. No jasne. Ale czemu ona mi pomaga? No, jednocześnie próbuje nas straszyć. O to chyba chodzi. Może ona chce, byś zebrała odwagę i sama przeszła do Alcaliego. A on pewnie ma plan, skoro siedzi cicho. Amanda wie o twoich planach z Ascalonem. Jeśli się przebudzi, ty zginiesz. Ona przejmie twoje ciało. W dodatku, Alcali dostanie to, czego chce. To co teraz? W ogóle masz plan, jak zabić Ascalona? Lucyfer powiedział, trzeba upoić, a umrze. Na myśl przychodzi mi woda. Woda? Czasami te najprostsze rzeczy mogą coś rozwiązać. Kto wie, może nie będę musiała go zabijać. No nie wiem. Wiem. Musimy zdobyć ten Gulland. A niby jak? Pójdę tam. Sama. Sama? Oszalałaś? Spokojnie, zaufaj mi. Mam plan.